Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to kolejny odcinek Pogromców Mitów. Dzisiaj odpowiemy na kolejną porcję bardzo ciekawych pytań. Ale zanim zaczniemy, to oto zwycięzcy konkursu spod poprzedniego odcinka. A ty chciałbyś wygrać zbierak Minty? To jest twoja ostatnia szansa. 4 lutego wszystkie kody na Minty mają wygasnąć. Aby wziąć udział w konkursie na 2 zbieraki Minty, trzeba w tym momencie zostawić łapkę w górę, dowolny komentarz oraz suba na kanale moim i na kanale Holma. Link do jego kanału macie w opisie. Wyniki podam serduszkując i odpowiadając na 2 komentarze wieczorem dnia 2 lutego. Okej, gotowi? Zaczynajmy! Pierwszy mit na dzisiaj brzmi następująco. Co się stanie, gdy wygramy mecz, będąc w busie bojowym? Dzięki customom możemy to bez problemu sprawdzić. Zapraszam do oglądania. A więc, rozpoczęliśmy mecz w trybie solo. Ja poczekałem sobie w busie, gdy drugi gracz w meczu po prostu wyszedł. To automatycznie dało mi wygraną. Na początku nic ciekawego się nie stało. Wygrałem i tyle. Ale w momencie, gdy bus wyrzuca wszystkich graczy z busa, zamiast po prostu mnie wyrzucić, przeteleportował mnie na środek wyspy. I to w sumie tyle. Pora na kolejny mit. Teraz sprawdzimy, czy mityczna rybka może zniszczyć motorówkę na jedno uderzenie. Dobra, teraz sobie zobaczymy, jak sobie motorówka poradzi przeciwko mitycznej rybce. Hop! Tylko 200 zadaje. Tylko 200. Czyli da się zniszczyć, ale to tak dobrze bije, ale nie bije tak dobrze, jak myślałem, że będzie biło. O kurde, jak ten! Jak zatopiłem łódź! Uwaga! A ta już tak nie poleciała. Mityczna rybka jest przepotężna, ale motorówki jednym uderzeniem nie zatopi. Kolejny mit na dzisiaj to pytanie. Czy w stacji do ulepszenia broni można ulepszyć broń, która nie występuje na polu bitwy? Holm, pokaż mi swoje towary. Proszę bardzo. Pierwsza niech będzie dnietnica niebieska. Uwaga. Da się. A taktikala? Da się. A heavy sniper? Da się, czyli da się, tak. To proszę ulepszyć. Cokolwiek ma swoją lepszą jakość, to można ulepszyć, okej. Okay. Ulepsz. Ulepszą, spokojnie. O, cholera. Jest, złota snajpera. Tak, wszystko co ma lepszą jakość w plika gry, to da się ulepszyć. Fajne. Jestem ciekaw, czy mogę ulepszyć taktikala na złotego, bo on był kiedyś w 10 sezonie. On był tak tymczasowo. Więc sobie zobaczymy, czy to dalej jest w grze. Nie ma. Jest fioletowy tactical i nie można ulepszyć. Fioletowy to jest max. No to jak już mamy to z głowy, pora na mit 5. Czy racami z butelki można wyłowić przedmioty? Teraz zobaczymy, czy takimi racami możemy wyłowić rybkę, tak samo jak najdami. Jak myślisz? Na 100%. 100%, czy tak. Tak? No dobra. To uwaga. Na pewno. Hop. O, szło. Nie trafiło. O, trafiłeś! Jest, da się, ale fajne. Ale super, nie wiedziałem. Fajnie, że można tak łowić. Wystrzałowo. Bombowo bardziej. Jej, o rybka, szwagier wypadł. O, szwagier. Szwagier. Gruba ryba. O, jest. Jakiś zasał. Mam. Pokaż. Ale szwagier piękny, no zarąbiście. Teraz sprawdzimy, co się stanie, jeśli podniesiemy kogoś w kurzących kominach. Holm, powal się. I nie doskoczyłem. O! Ale możesz mnie podnieść. No dobra, teraz ciebie wezmę do kurzących kominów. Uwaga. I siup. What? Czekaj, ja mogę cię złapać? Mogę latać. Czekaj, ja mogę cię złapać? Dawaj, bo wylatuję. O jest, kurde, miałem cię przez chwilę. O jest, mam cię. Patrz! Nie! Patrz! Jak lecimy! Jaka pół się przyczepiona! Jak się złapała! O, wywołałem! Wyrzuciłem cię, nie chciałem! Cholera! Jak to wyrzuciłem? Kurde! Muszę się podnieść teraz! Nie wiedziałem, że będę mógł to było rzucić! Lecząc! Mamma mia! Następny mit na dzisiaj to stwierdzenie. 10 km na zachód od Słonych Strzech można zobaczyć dużą część starej mapy. Komentarz zawierający ten mit miał duży łapek w górę. Sprawdzimy, czy to przypadkiem nie jest kit. Holm, legenda głosi, że 10 km na zachód od tego dokładnie miejsca widać część starej mapy. Co ty starej? Na to? No. O cholera, trzeba zobaczyć, no. No to coś lecimy. Nie chce mi się wierzyć. 10 km. Czyli 10 tysięcy metrów. To będzie rekord chyba naszej wyspy.
O cholera, co to się pojawiło u mnie? Gdzie? Muszę zrobić unik, bo to jakaś wyspa się pojawiła. O, no to już jest granica wody. O to nie, jest, jak wisi! To jest falista woda taka, to jest... Próżnia. Próżnia. Tu nic nie ma. 3,5 tysiąca metrów od Słonych i widzimy na razie... tak, spiczastą górę. O cholera, to rzeczywiście jest slewa. Jak ona bije? Nie bije. Nie bije? To wspaniale. Nie. Jest i strefa, która nie bije. Okej, jestem prawie na miejscu i słuchajcie, na razie tutaj niczego ciekawego nie widzę, poza niskiej jakości górą. Weź się oczy pod niej. A gdzie jest stara wyspa? O kurde, ja co widzę. Się dzieje? O! What? Nie wiem, ja osobiście nic nie widziałem, kompletnie. Byłem dosyć wysoko. Czekajcie, a na powtórce? Co było na powtórce? Jak to wyglądało na powtórce? Jestem ciekaw. No niestety, po starej wyspie chyba nic nie zostało. Jak widać, jest tutaj pełno ogromnych gór, ale nic, co przypomina chociaż częściowo starą wyspę. A szkoda, bo byłaby to bardzo fajna ciekawostka. Pora na kolejny mit, czy śmierdzi bomby zadają obrażenia, jeśli jest się w kryjówce? Sprawdźmy to. Dobra. Ernest, a może pierwszy rzut rzućmy na testy. Jako testowy, co ty na to? Niech będzie. To jest bezpieczne? Tak, tak, na testy, na testy. Dobra, okej, okay, spoko. Boże mój. Tego testu już nie powtarzajmy, Hon. Wskakuj do siana i sprawdzamy. Uwaga. Proszę rzucać, nie bije mnie. A wyskocz. I bije mnie, to ja się chowam. Okej, czyli śmierdzi bomby są jakby gotowe na to. Okej. A obrzuć mnie, obrzuć mnie. O kurde. A zobaczmy śmietnik, chodź ze mną, Holm. Wskakuj, Holm. Czemu ja? I jak? No też chroni, no chroni mnie, no. A wyskocz? No i nie chroni mnie, no. Okej, czyli no odpowiedź jest jasna. Teraz ja sprawdzę, czy da się kupić przedmiot z poprzedniego sklepu. Aby to sprawdzić, poczekałem do pierwszej w nocy. Tuż przed zmianą sklepu otworzyłem dowolny przedmiot i spróbowałem go zgiftować. Niestety, wyskoczył błąd. Tutaj jest napisane po prostu, że ten przedmiot już nie jest w katalogu, czyli w sklepie. Już 9 mit na dzisiaj to, czy po zjedzeniu papryczki szybciej pływamy. Dla tych, co nie wiedzą, to po zjedzeniu papryczki biega się szybciej przez kilkadziesiąt sekund. Zobaczymy, czy działa to też w wodzie. Papryczki są już gotowe, ja sobie tę jedną hapsnę. No i na rysie ścigamy. Po prostu trzymaj W. W stronę W. 3, 4. No jak widać, nic a nic się nie zmienia. No nie, płyniesz identycznie chyba. No, a szkoda, a szkoda. Patrz jak na dechę skacze. Patrz jakie skoki na dechę robię. Przedostatni mit na dzisiaj to pytanie. Czy można przyciągnąć rakiety wędką? Holm, miałem dla ciebie taki mały zestawik. Dobra. 30 rakiet i RPGa. Okej, więc wędka działa tak. To już każdy wie. Dobrze, że pokazałeś. Zobaczymy, czy taką wędką można wyłowić RPGa w powietrzu. O, nej. No to Holm, no strzel. Dobra. Może się trochę oddalę. Dobra, to się nie uda. Holm, zlogerdajduj mnie, po prostu. Czemu skoczyłeś na bok? Jej, yes. Okej, okay, uwaga. No. No nie, to jest niemożliwe. To okazało się być niemożliwe. Mimo wielu prób i różnych technik, nic nie dało dobrego efektu. Rakieta ignoruje harpuny i wędkę. Na koniec przekonamy się, co się stanie, gdy drop spadnie do wody. Ten mit jest twardym orzechem do zgryzienia. Zrzuty zaopatrzenia sprawnie unikają głębokiej wody w strefie naparzanki, gdzie spada ich mnóstwo. Jak widać, spadają one wszędzie, tylko nie w wodzie. Twórcy gry zaprogramowali je tak, aby nie wpadały do wody. Jakiś czas temu jednak pewien gracz udostępnił takie oto nagranie.
Widać na nim, jak drop spada do wody. Nie jest to jakoś bardzo głęboko, ale zawsze coś. Dzięki temu nagraniu wiemy, że gdyby taki drop spadł gdzieś głębiej, to spadłby na samo dno, przez co byłby nieosiągalny. Tak na szczęście się nie dzieje w grze.